z tych rycin na tych tablicach informacyjnych, to tak by świadczyło, że ci ludzie tutaj żyjący budowali te kręgi jako takie miejsca jak gdyby stadionowe, że tutaj jakaś była konkurencja uprawiania jakichś sportów, tak to tutaj wygląda. No nie wiem, kto zna angielski, to pewnie z opisu lepiej to określi, ale z tego co widzę, z tego co świadczyłoby o tym, że była to jakaś arena sportowa, gdzie Indianie uprawiali jakieś konkurencje siłowe, czy zapaśnicze, czy inne, no jakieś sztuki walki. W każdym razie z tego co widać, to z tych rysunków to widać, że no były to walki dosyć poważne, gdyż no niektórzy tutaj sobie leżą po tych pojedynkach nie mogą się podnieść. Tak to wygląda. Może ja się mylę. No tutaj jest jak gdyby właśnie ta arena. Nie wiem, czy to została odbudowana, czy tak się zachowała. W każdym razie z tej ryciny wynika, że była to taka arena sportowa, konkurencyjna. Zobaczymy, co nam opisuje tam ta tablica. Że gdzieś tu w tym miejscu kiedyś było jakieś wodne rozlewisko, tak przynajmniej ja to widzę, ale mogę się mylić. No